Rowerzyści po raz drugi w tym roku przejechali ulicami miasta, a to w ramach projektu Rowerem przez miasto, budowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej. Akcja Rowerem przez miasto pod patronatem prezydent miasta Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej odbyła się w minioną niedzielę. Udział w niej wzięli miłośnicy dwóch kółek, młodzież, dorośli, rodziny z dziećmi, a także seniorzy. Nikomu nie przeszkadzała nie do końca dopisująca pogoda. Świadczy to o tym, że Świdnica kocha rowery, a my będziemy robić wszystko, żeby na tych rowerach po Świdnicy można było jeździć bezpiecznie. Część z Państwa już tymi trasami jeździła, część może zobaczy je po raz pierwszy. Bardzo jeszcze raz gorąco Państwa witam i cóż, na rowery! Zebrani wspólnie wyruszyli spod Urzędu Miasta w towarzystwie pilotów i służb mundurowych zabezpieczających trasę. Przejechali 11-kilometrowy odcinek przebiegający wzdłuż nowych ścieżek rowerowych w mieście. Cykliści zakończyli swój przejazd na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie zorganizowany został piknik rodzinny z konkursami i zabawami. Dla najmłodszych uczestników przygotowano m.in. zamki i dmuchańce, dla nieco starszych pokazy fitness, gry organizowane przez LZS, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów przez policję, zdrowe przekąski oraz grill. Dla biorących udział w imprezie tradycyjnie przygotowano pamiątkowe koszulki. Celem akcji była promocja wybudowanych w tym roku ścieżek rowerowych oraz popularyzacja wśród Świdniczan jazdy na rowerze, zdrowego trybu życia, rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.